Witam serdecznie. Film wlatuje tak na szybko, na prośbę jednego z widzów, jak w temacie, czyli sterowanie bramą i furtką przez internet. W moim przypadku wykorzystałem do tego sterownik firmy Zamel, model SBW02. Na początku wytłumaczę, jak go podłączyć, a na końcu wrzucę film, jak to wygląda samo sterowanie już w telefonie. Pod te dwa zaciski podpinamy zasilanie, może być to zasilanie od 12 do 24 V. W moim przypadku jest to 12 V doprowadzone od transformatora. Te dwa przewody brązowe skręcone są to przewody minusowe. Tak jak już kiedyś wspominałem, ja jestem zwolennikiem doprowadzania na dwóch przewodach, jednak nie jest to konieczne, można to zrobić na jednej żyle. Przewody pomarańczowe to plus, w moim przypadku 12 V. Ten biały przewód to jest plus, który jest puszczony na kontaktron, który znajduje się przy napędzie bramy. Można to zarówno zrobić plusem, jak i minusem. Ja akurat w tym przypadku wybrałem plus. Powrót z kontaktronu podłączamy w tym miejscu. Jest to wejście IN1. Wszystkie wejścia z numerem 1 w tym sterowniku odpowiadają, jakby za bramę wjazdową, a z numerem 2 odpowiadają za furtkę. Przy bramie kontaktron umieściłem w tym miejscu. Jedna część na szynie zębatej, druga na obudowie silnika. Jest to kontaktron firmy SATEL z oznaczeniem B1. Wybrałem akurat ten, bo jak na filmie możecie zobaczyć, jest tutaj dość duża przerwa między dwoma jego częściami. I on bardzo świetnie sobie daje z tym radę i działa całkowicie prawidłowo. Muszę tutaj nadmienić, że do działania sterownika kontaktor nie jest w ogóle wymagany. On tylko daje wizualną informację o tym, czy brama jest otwarta, czy zamknięta. Jeżeli go nie zamontujemy, w aplikacji po prostu będziemy widzieć, jakby brama była cały czas otwarta. Do wyjścia OUT 1. Przykręcamy przewody odpowiedzialne za sterowanie bramą. Nie ma znaczenia, który przewód będzie z której strony. W moim przypadku przewód zielony został wcześniej w napędzie podłączony do wejścia numer 9 a przewód czerwony pod wejście numer 13 Nie patrzcie, że na filmie jest inny kolor przewodu, ponieważ ja po drodze mam jeszcze jedno połączenie, gdzie zmienia się po prostu skrętka i dlatego kolory mam inne. Tak wygląda aplikacja zainstalowana już na telefonie. Mamy tutaj przesuwak taki do uruchamiania, zatrzymywania i zamykania bramy. Przesuwamy, naciskamy przycisk otwórz, brama zaczyna się otwierać. Za chwilę będzie informacja, że brama jest otwarta. Nawet jeżeli częściowo się otworzy, to już jest informacja, że brama jest otwarta. Naciskamy kolejny raz, brama się zatrzymała. Kolejny raz nastąpiło zamykanie bramy, i w momencie, kiedy brama będzie zamknięta, obrazek się zmieni, że brama już jest zamknięta. Trwa to chwilę, ponieważ mam ustawione, żeby brama przy końcu zamykania zwalniała. Mam nadzieję, że film pomógł, dziękuję bardzo za oglądanie.